Siły specjalne to jednostki wojskowe, które zostały specjalnie przeszkolone do wykonywania tzw. misji specjalnych. Operacje te mogą być częścią konwencjonalnego konfliktu, ale mogą również obejmować niekonwencjonalne działania wojenne. Czy wiesz, czym one są? Jeśli nie, nie panikuj. W ATech jesteśmy tutaj, aby udzielić Ci informacji na temat technologii, nauki i inżynierii. Zaczynamy! Ogólnie rzecz biorąc, wojna asymetryczna jest używana w kontekście konfliktu niekonwencjonalnego. Jest to walka, w której siły zbrojne państwa walczą z bojownikami, którzy nie mają rzeczywistego znaczenia materialnego. Zamiast tego mają tendencję do wykorzystywania słabych punktów przeciwnika, aby osiągnąć swój cel. W większości przypadków konflikt ma charakter polityczny lub religijny. Często obejmuje to wojny o niepodległość lub terroryzm. Kiedy słyszy się o siłach specjalnych, ich nieco specjalny status jest niemal mitem. Zwykle przyczyniają się one do zwiększenia wpływów narodu, do którego należą. Ich reputacja ma wiele wspólnego z ich pozycją w państwie. Siły specjalne mają ogromne znaczenie w armii, są formą stawki dla państwa, które reprezentują. Spektrum ich misji ma tendencję do zwiększania się, szczególnie z powodu wielu postępów technologicznych. Wreszcie, siły specjalne są wizytówką armii i de facto narodu. Częściowo winę za to ponosi trudność procesu selekcji, ale także szkolenia. Wiele osób ocenia resztę sił zbrojnych danego kraju na podstawie jego sił specjalnych. W rzeczywistości są to jednostki, które są najlepiej znane ogółowi społeczeństwa. Podobnie jak zwycięstwa, każda operacja zakończona porażką może zaszkodzić reputacji danych jednostek, a tym samym armii. I odwrotnie, wyczyny poprawiają wizerunek narodu i doceniają jego umiejętności. W rzeczywistości siły specjalne należą do jednostek najbardziej narażonych na ataki wroga. W rezultacie są one szczególnie eksponowane w kulturze popularnej, pomimo ich dużej zdolności do ukrywania się. Któż nie widział filmu z udziałem sił specjalnych? Tak czy inaczej, jednostki te reprezentują bardzo szczególną kulturę, a my dowiemy się o niej wszystkiego właśnie teraz. Dlaczego nie zanurzyć się w sercu sił specjalnych? W każdym razie postaramy się opowiedzieć o nich jak najwięcej. Ogólnie rzecz biorąc, siły specjalne są z natury dyskretne. Żołnierze ci są zakwaterowani we francuskiej armii, marynarce wojennej lub siłach powietrznych. Muszą być w stanie szybko i dyskretnie przemieszczać się do miejsc uznanych za strategiczne. Wszystko to odbywa się przed rozmieszczeniem sił konwencjonalnych. Ogólnie rzecz biorąc, jednostki są bardzo przywiązane do sprzętu, którego używają, ponieważ odgrywają główną rolę w jego rozwoju. Jakie innowacje są planowane w armii? W wyniku różnych przeprowadzonych operacji członkowie zespołu dzielą się swoimi przemyśleniami ze strukturami innowacji jednostek sił specjalnych i armii. Następnie niektóre firmy współpracują przy opracowywaniu nowego sprzętu. Sztuczna inteligencja wydaje się przodować w dziedzinie wywiadu. Mówi się również o rzeczywistości rozszerzonej. Celem jest oferowanie coraz bardziej innowacyjnych szkoleń różnym zespołom armii, a jednak, choć jednostki specjalne są wysoce innowacyjne, nadal są częścią pewnych tradycji. Dowódcy wojskowi zawsze potrzebowali grup ludzi do przeprowadzania ataków na strategiczne punkty. Weźmy za przykład I wojnę światową. Co byś powiedział? Podczas tego słynnego konfliktu niemieckie Sturmtruppen tworzyły luki w liniach wroga. Później ustąpiły one miejsca jednostkom konwencjonalnym. Sturmtruppen były elitarnymi oddziałami szturmowymi cesarskiej armii niemieckiej podczas I wojny światowej. Podczas II wojny światowej jednostki sił specjalnych były tworzone na stałe. W 1972 roku po wzięciu zakładników na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium kraje zachodnie wyposażyły je w zdolności antyterrorystyczne. Kultura sił specjalnych jest nieśmiertelna. Nawet dziś proces selekcji do tych elitarnych jednostek jest drastyczny. Po selekcji szkolenie i edukacja są niezwykle trudne. Jeśli chodzi o życie osobiste, osoby te dokonują ogromnych poświęceń. Poświęcają się całkowicie swojej profesji. Życie rodzinne zajmuje drugie miejsce. Obecnie to konflikt na Ukrainie wysuwa siły specjalne na pierwszy plan. Europa po raz kolejny staje w obliczu wojny. Czy uważasz, że wojna na Ukrainie zmieniła oblicze sił specjalnych? W pewnym sensie tak. Ten współczesny konflikt wstrząsnął nawet technologią europejskich armii. Stawką jest przyszłość operacji specjalnych. Firmy i sprzęt proponują swego rodzaju przełom technologiczny w zakresie uzbrojenia. Innowacja jest nieodłącznym elementem sił specjalnych. Muszą one zaskakiwać wroga, muszą więc na nowo wymyślać swoje sposoby działania. Mówimy o przyszłości działań wojennych w dłuższej perspektywie. W rzeczywistości wojna na Ukrainie zmienia kolejność priorytetów, szczególnie w zakresie wojny informacyjnej.
Mówimy również o dronach, walce z dronami i wojnie kognitywnej. Ważne jest, aby być w stanie szybko wprowadzić innowacje, ale także unikać nadmiernego uzależnienia od dostaw. Niektóre programy, które tak naprawdę nie interesowały sił zbrojnych, teraz trafiają na pierwsze strony gazet, tak więc rosyjska inwazja zmieniła sytuację. Projekt NanoVizir powinien umożliwić Francji produkcję własnych mikrokamer termowizyjnych o wysokiej rozdzielczości i zmniejszyć jej zależność od zagranicznych dostawców. Z drugiej strony, Skyhook jest opracowywany przez operatora komandosów morskich. Celem jest uproszczenie wchodzenia na pokład statków podczas specjalnych operacji na morzu. Wreszcie projekt Helma P firmy Cilas wykorzystuje lasery do przeciwdziałania rosnącemu zagrożeniu ze strony dronów. Konflikt rosyjsko-ukraiński pokazał przydatność wielu czasami zapomnianych technologii. Widzimy więc prawdziwe ożywienie zainteresowania nowymi technologiami w Europie. Przyjrzyjmy się zatem bliżej tym innowacyjnym procesom. Co o nich sądzisz? W pobliżu Bordeaux organizowane jest wydarzenie poświęcone siłom specjalnym. Jest to wystawa sił specjalnych SOFINS. Producenci prezentują najnowsze wynalazki, które mogą zainteresować komandosów. Znajdziemy tu pistolety, odzież techniczną, roboty naziemne, rakiety, szybkie łodzie, żywność, lekkie pojazdy opancerzone, lornetki noktowizyjne, sprzęt nawigacyjny i wiele innych. Ochrona cybernetyczna jest również ważnym atutem sił specjalnych. Bardzo aktywni są również producenci dronów. Najwyraźniej konflikt na Ukrainie po raz kolejny pokazał skuteczność dronów bojowych i dronów kamikadze. W tym roku to nowy DT-46 kradnie show. Dron ten może startować pionowo jak helikopter. Co więcej, można go skonfigurować w zaledwie kilka minut. Wersja z pionowym startem ma zasięg 3 godzin i 50 minut, podczas gdy wersja z konwencjonalnym startem ma zasięg ponad 7 godzin. Może również przenosić ładunek o masie 5 kg. Producent FlyAir z siedzibą w Reunion jest równie interesujący dla sił specjalnych. Firma zaprezentowała swój projekt drona kamikadze R2-120 Raijin. Dron był wystrzeliwany z rury moździerza. Kolejnie rozwijałby skrzydła, osiągając prędkość 110 km na godzinę. Gdy cel zostanie zatwierdzony przez operatora, dron zanurkuje z prędkością 270 km na godzinę. Na chwilę obecną FlyAir poszukuje funduszy na rozwój tego urządzenia. Firma zapowiedziała, że będzie w stanie wprowadzić je do użytku w mniej niż rok. Ma zasięg 50 km i ładowność 1,5 kg. Swoje nowe produkty zaprezentowały również największe firmy z branży zbrojeniowej. Survicopter, spółka zależna od Airbusa zajmująca się dronami, zaprezentowała właśnie swojego nowego drona Kappa X. Waży on około 100 kg i ma ładowność 10 kg. Jest zatem zdolny do pionowego startu z napędem hybrydowym. Jego pierwszy lot ma się odbyć za 2 miesiące. Dlaczego obserwujemy taki szał innowacji? Prawdopodobnie słyszałeś już o deepfake'ach. W Stanach Zjednoczonych dowództwo operacji specjalnych wykazuje chęć wykorzystywania deepfake'ów jako broni do manipulacji, dezinformacji i wywierania wpływu. Techniki te są teraz niezwykle realistyczne. Dzięki lub z powodu sztucznej inteligencji bardzo trudno jest teraz odróżnić to, co jest prawdą, od tego, co jest fałszem. Mówimy więc o kampaniach propagandowych i manipulacyjnych za pośrednictwem internetu wykorzystujących filmy deepfake. Te futurystyczne misje mają pomóc siłom specjalnym w ich różnych misjach. Deepfakes mogłyby zapewnić wiarygodne informacje zwrotne na temat bieżących operacji. W rzeczywistości technologie te opierają się na pojęciu piractwa. Umożliwia to ich analizę i ocenę wrażliwości populacji na operację propagandową. Na razie żadna misja tego typu nie jest w toku, ale wnioski zostały już złożone. Co więcej, operacje wywierania wpływu nie są niczym nowym, istnieją już od wielu lat. Jednak pojawienie się deepfake'ów przesuwa granice jeszcze dalej. Czy przyszłość sił specjalnych leży w tych tajemniczych nowych technologiach? A co z etyką? Czy ten rodzaj broni jest potężniejszy niż tradycyjna broń? Czy wzmocni siły specjalne? Nie wahaj się podzielić z nami swoją opinią na ten temat, zostawiając nam komentarz poniżej. Czekamy na Twoje zdanie. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku na kanale AATech.